Cześć kochani, witajcie w specjalnym odcinku. Dzisiaj jestem na działce w Szumilesie i będziemy wręczać dziewczynom prezent z okazji Dnia Dziecka. Szukaliśmy bardzo, bardzo długo. Najpierw rzeczy używanych, bo to dosyć drogi sprzęt. Ale niestety, dla trójki dzieci ciężko coś znaleźć, naprawdę bardzo ciężko. I mam nadzieję, że to się im spodoba. Prezent jest schowany, więc dziewczyny zaraz będą szukać wszędzie. Więc ja już biorę kamerę do ręki i lecimy w poszukiwaniu tajemniczego prezentu. Liluś, a wiesz, że teraz jest Dzień Dziecka? A chcecie dostać jakiś prezent? Tak. No to chyba taki prezent to trzeba poszukać. No, mi się wydaje, że gdzieś tutaj jest dla was prezent. No szukajcie, no zobaczcie tam w pokojach. Nie ma? Pusto? Ale powolutko. A tutaj? Nie? A co tutaj jest? O, co to jest? Samochód? A to może nie dla was? To tata będzie jeździł. I co może być taki prezent, czy oddajemy? Nie. Może być? Nie lecę. Może być. Nie oddajemy? Może być. Kto będzie jeździł tym samochodem? Włączamy. I tu jak zrobisz, tylko delikatnie, do przodu, to jedziecie do przodu. Jak zrobisz tu, to nie jedziecie nigdzie, a tu jest do tyłu, tak? Pasy zapięte? Lusterka sprawdzone? O, ktoś się obudził. No i dziewczyny w komplecie. Powoli, teraz żeby się nie wystraszyła. Ja nie wystraszyłam się. Ale Jaśminka się może wystraszyć. Z radyjką, może nie przypadnie. Włączę wam szybciej. Jedź! Będziesz jeździć? Teraz ty? Liluś, opowiedz mi, co tu są za przyciski? Tutaj się uruchamia. Tak. Tu szybkość. Tutaj można zatrzymać do tyłu i do przodu. Muzyczka tutaj jest. I na dole pedał. Tak, gazu. I kierownica i szybkość. O kurcze. A tu lusterka. Lusterka. A tam są światełka, jak jedziemy w nocy. I tu są światełka, tak? O tak, super! Typowa kobieta. Prawo, lewo, wszystko jedno. Kontrola jest.
O, widzicie, w ręku ma pilota, więc jeśli cokolwiek jest nie tak, to jest w stanie tutaj zareagować. No, Lili, to zaraz będzie prawo jazdy robić. Co tata wam przygotował tutaj? Przeszkody. Przeszkody? Tak. I umiecie jeździć? Ja umiem. Tak? Dobra, no to pokazuj. Tata, powiedz mi, dlaczego kupiliśmy taki samochód, a nie inny? To teraz godzinę opowiadał? Nie godzinę, masz no pół minuty. Czas start. To jest na 3 osoby, bo ma 4 silniki, amortyzatory, jest terenowy, można u nas jeździć. Przejadą się. I mi się podoba. Ja bym chętnie pojeździł takim. No fajnie, żeby sobie taki jeden prezent z dzieciństwa zapamiętały, a to jest chyba dobry przykład, że takie coś można rzeczywiście zapamiętać, tak? Przy okazji, jak będziesz chciała znowu jeździć, to się nauczysz jeździć. Aha, ha, 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 bardzo śmieszne, ja nawet tutaj nie wejdę. Jak się fotel wyjmie, to wejdzie. Naprawdę? Dajcie się mamie przejechać. To jest na 60 kg. Ja nie ważę 60. Dziewczyny szaleją, niespodzianka się nam mega, mega udała. U Jezu, jakieś krzaczory wpadają. Dziadek później pewno weźmie ten sprzęt na przechowanie. Chociaż dziewczyny tutaj już miały chrapkę na to, żeby jeździć tym do przedszkola. Wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo fajna zabawka dla dzieci. Tak właśnie do 5-6 lat max, no bo później to już, krótko mówiąc, dziecko będzie za duże. Lili sobie już naprawdę nieźle radzi. Róża jeszcze oczywiście musi troszeczkę poćwiczyć, ale to będzie na pewno zabawka na długie, długie popołudnia i mam nadzieję, że im się to tak szybko nie znudzi. I jak super, dzień dziecka? To żegnamy się. Buziaki! Pa, pa, pa.